Czy słowo sukces dobrze się panu kojarzy i czy czuje się pan człowiekiem sukcesu? Oczywiście, że dobrze mi się kojarzy. Każdy chyba chce odnosić jakieś sukcesy. A czy ja jestem człowiekiem sukcesu? W pewnym sensie tak. To znaczy ja uważam za swój sukces coś takiego, że od ładnych paru lat robię to, co lubię. Występuję dla publiczności, wcześniej pisząc piosenki, przygotowując te piosenki na scenę. No i sukcesem jest to, że już ładnych parę lat to trwa, a ludzie ciągle przychodzą i słuchają tych piosenek. Ja coś takiego uważam za sukces, że można robić to, co się lubi, żyć z tego i mieć z tego cały czas satysfakcję. Czy pan dużo improwizuje, czy raczej wszystko ma pan bardzo dobrze zaplanowane? I to na scenie, jak i w życiu? W życiu chyba dużo improwizuję, to znaczy ja rzadko cokolwiek planuję. W takim sensie, żebym sobie wyznaczał jakieś takie cele, że za 5 lat zrobię to i to, to nie, to nie ma czegoś takiego. Nie podejmuję żadnych też takich zobowiązań noworocznych, to nie ma kompletnie sensu w moim przypadku. Natomiast na scenie improwizuję chyba trochę mniej niż w życiu, to znaczy mam ułożony ten program jakoś, nie wyszedłbym tak do publiczności nastawiając się wyłącznie na to, że a zobaczymy co się wydarzy, także ten swój program zawsze jakoś układam, ale oczywiście też improwizuję, też sobie zostawiam margines na to, że coś się może wydarzyć, że trzeba zareagować na to, co się wydarzy podczas występu. No tutaj wyjątkiem jest ten serial improwizowany Spadkobiercy, gdzie improwizuję w całości. A jak jest w Szkiełku? Jestem ciekawa. Tam jest też dosyć dużo improwizacji w tym sensie, że ja oczywiście oglądając w ciągu dnia jakieś programy informacyjne mogę się spodziewać, jaki temat się pojawi w szkle, bo no te takie najważniejsze tematy z dnia zawsze się tam pojawiają. Natomiast nigdy nie mam pewności i nigdy nie wiem, co się pojawi, jakie obrazki. To wie tylko prowadzący program, a ja jakoś muszę na bieżąco zareagować na to, co tutaj zobaczyłem. Czyli komentarz jest jednak improwizacją. Tak, był taki moment, że my sobie pomyśleliśmy, że a może jak będziemy się spotykali, nie wiem, 2 godziny przed, no to może się coś wymyśli jeszcze. Okazało się, że to się nie wymyśli, no bo to nie ma siły na to, żeby wymyślić, nie wiem, 24 dobre puenty w ciągu 2 godzin. Na to bym musiał pewnie pracować sztab ludzi kilka dni, a to wiadomo, to jest codzienny program. A jeszcze przy okazji, jak się okazało, że ja już widziałem te materiały, to traciło trochę na świeżości ta moja reakcja, dlatego zrezygnowaliśmy szybko i ja przyjeżdżam właściwie, przyjeżdżam do stacji na 15 minut przed rozpoczęciem programu. Siadam i niech się dzieje. Nie zaczynaj, szkoda czasu, nie wywołuj wilka z lasu. Tutaj czyna, duże synaj, nie zaczynaj, nie zaczynaj. Najciekawsze jest spotkanie z ludźmi, z takimi prawdziwymi, żywymi ludźmi. Ja to sobie zawsze najbardziej ceniłem i w pracy dziennikarskiej, i w takich spotkaniach z publicznością, bo to od razu się weryfikuje, czy to, co napisałem, jest zabawne, czy nie jest zabawne, czy ludzie na to pozytywnie reagują, czy nie reagują pozytywnie. A już nawet nie chodzi o to, że ja koniecznie muszę się tak poddawać cały czas jakiemuś egzaminowi, ale w ogóle spotykanie się z ludźmi jest bardzo fajne i zazwyczaj coś z tego miłego wynika. Jak mnie czasami pytają, czy ja się zgadzam z taką opinią, że my jesteśmy narodem ponuraków, to ja się nie zgadzam z taką opinią, bo być może ja się z jakimś innym narodem spotykam wobec tego, bo ludzie, z którymi ja się spotykam podczas moich występów, są właśnie uśmiechnięci, przychodzą po to, żeby się pośmiać. Ja wśród nich nie spotykam takich, którzy przychodzą się pokatować tym, że będą słuchali moich piosenek. Także to jest pewnie kwestia wyboru środowiska, wyboru ludzi, z którymi się człowiek spotyka i wtedy można sobie przyjemnie życie spędzać. Właśnie słyszałam, że bardzo lubi pan mieszkać w Polsce. Czy w związku z tym też pan uważa, że Polacy trochę nie doceniają swojego kraju? Ale to chyba jest naturalne. No przecież przekładając to na jeszcze mniejsze ojczyzny takie. Ja przecież kilkanaście pierwszych lat swojego życia spędziłem w Bieszczadach. I tak naprawdę w ogóle mnie to nie interesowało, czy tam jakieś góry, jakieś jezioro, to myślałem, że to każdy ma przecież góry i jezioro. Jak ja mam, to znaczy, że każdy. Dopiero jak się wyjedzie z takiego miejsca, to się zaczyna doceniać to, co się kiedyś miało, jakie to są piękne miejsca. I to nie widzę w tym niczego złego, że się tak nie docenia, że ciągnie człowieka gdzieś tam daleko, daleko. Ale ja na przykład widzę po sobie, że jak gdzieś wyjadę daleko, czy to zawodowo, czy prywatnie sobie jakoś tak turystycznie,
to z tak wielką przyjemnością potem wracam. To znaczy ja się cieszę już z tego, że sobie wracam do tych swoich miejsc, do swoich ludzi i ja myślę, że to jest naturalny proces i że trzeba czasami się oddalić, żeby lepiej widzieć to, co jest blisko. A jaką umiejętność ceni Pan w sobie najbardziej? Taniec. Jestem świetnym tancerzem. Znaczy nikt poza mną tak nie powie o mnie, widząc jak ja tańczę, ale uważam, że coś mam we krwi takiego. To się kiedyś eksploduje tak naprawdę. Nie wiem, jeszcze pewnie tak ze 20-30 lat muszę trochę popróbować, ale taniec to będzie mój żywioł. Uczył się pan czy improwizacja? Nie, no to co to za sztuka, jak się człowiek nauczył. Tak, trzeba mieć to we krwi. Tu sobie zostawiłem miejsce na taniec, bo lubię. Każdy tańczy tak, jak mu temperament pozwala. Mnie już poniosło. Czy lubi Pan obserwować codzienność i czerpać z niej inspiracje do swoich występów? A jeśli tak, to w jaki sposób Pan to robi? Witold Gombrowicz miał na przykład lornetkę. No to ja mam drugie okulary, to może po prostu dlatego, żebym czasem był w stanie coś przeczytać. To lornetki nie noszę ze sobą, ale rzeczywiście taka inspiracja takimi codziennymi rzeczami jest moim zdaniem najbardziej pożądana i skuteczna, bo można sobie wymyślać, może człowiek wymyślać różne światy. Ja zazdroszczę takim, którzy potrafią wymyślić własne światy, potem to przelać jeszcze na papier na przykład i zafascynować takim swoim wyobrażeniem innych ludzi. Ja tak nie potrafię, ja właśnie korzystam z tego, co jest wokół mnie i to jest no, banalna czynność taka, że ja chodzę, rozglądam się, nasłuchuję, co ludzie mówią. Ja czasem z tych takich wypowiedzi ludzkich robię jakieś fragmenty piosenek, takie szlagworty się pojawiają, to czasami właśnie z tego, co gdzieś zasłyszałem. I to jest najprostsza taka metoda, ale dla mnie najskuteczniejsza. Ja czerpię z tego, co usłyszę albo zobaczę tak gdzieś na ulicy. Mam zawsze przy sobie jakiś notes, jakiś długopis, tak żebym zapisał, żeby mi potem to nie wypadło z głowy i potem z tego korzystać. I wszystko jest bardzo autentyczne. No tak, tak, tak. Ja uważam zresztą, że życie jest dużo zabawniejsze od tego, co można na temat tego życia wymyślić, także już wymyślać nie trzeba, tylko korzystać. A czy Pana zdaniem media schodzą na złą drogę? Czy przestają być obiektywne i autentyczne, a tworzą tak zwany show? Idą w kierunku takiego emocjonującego show. No idą, to na pewno, to tego się nie da się zaprzeczyć temu, ale idą z jakiegoś powodu. Bo ludzie tego oczekują? Pewnie to działa w dwie strony właśnie, to znaczy tak, media robią show, ludziom się to podoba, potem ci ludzie wymagają jeszcze następnego, jeszcze bardziej show wymagają i to się pewnie tak napędza, ale ja myślę sobie, że to nie jest proces wieczny, to znaczy no chociażby miejsce, w którym my się tutaj znajdujemy. Ja wiem, że mówiło się kiedyś, że nie wiem, jak radio powstanie czy kino powstanie, to będzie koniec książek, a to wcale nie jest koniec książek. Więcej, niedawno przecież były też takie, były takie informacje, że takie przewidywania, że jak ludzie zaczną czytać w wersji elektronicznej książki, na przykład na tych czytnikach e-booków, no to taka papierowa książka zniknie. I okazało się, że to wcale nie jest prawda. I tak samo wydaje mi się, że z mediami, że to, że jest taki pęd, że są takie jakieś zwyczaje w mediach, że pędzi się w stronę sensacji, jakiegoś show, to też jest dowód na to, że ludzie zaczną za chwilę szukać czegoś innego. Teraz tak trochę z innej beczki. Najważniejszy prezent, najciekawszy prezent, jaki Pan w życiu otrzymał? Ja dostałem kiedyś tytuł Mistrza Mowy Polskiej, dostałem taką statuetkę, z której się bardzo ucieszyłem, bo to bardzo miłe, że ktoś uznał, że dobrze mówię po polsku i za to postanowił mnie nagrodzić. Czy pan w wolnym czasie śpiewa sobie tak po prostu dla siebie? Nie śpiewam sobie tak po prostu dla siebie. Tylko na scenie? Nie, to znaczy oczywiście, że jak jest jakaś towarzyska sytuacja, nie wiem, siedzimy, ja się wywodzę z harcerstwa. Przecież jak się siedziało przy ogniskach, to się śpiewało piosenki. Teraz rzadziej bywam przy ogniskach, ale jak się zdarzy jakaś taka sytuacja towarzyska i nagle jakoś poniesie w śpiew, to wtedy tak, ale nie tak, żebym sobie
bardzo lubił tak usiąść i pośpiewać wieczorem tak dla samego siebie, żeby się wzruszyć na przykład swoim śpiewem, to nie, tak nie ma. A jak się pan relaksuje, jakie ma pan sposoby na relaks? No chyba, że jest pan zawsze zrelaksowany. Nie, zawsze zrelaksowany nie jestem, to jest nienaturalny stan moim zdaniem. A sposoby mam takie dosyć oryginalne, na przykład leżę. I leżę długo, o, i to jest już sposób relaksowania się. Śpię, to też jest sposób relaksowania się. Tak, ja wiem, że odkrywcze rzeczy teraz mówię, że wcześniej przede mną nikt się tak nie relaksował, ale ja taki model relaksu wprowadzam w życie. Podobno nie umiemy nic nie robić, tylko ciągle pędzimy i gonimy. Umiemy. Tak, ja umiem nic nie robić. Być może jest to faktycznie oryginalne. Ja umiem nic nie robić, jak jest okazja, to chętnie nic nie robię. Słyszałam dzisiaj w programie, że pan Tomasz Sianecki mówił, że Szkiełko będzie w teatrze, szóste piętro. Tak, i że pan napisał piosenkę. No to, że pan napisał, on mi kazał napisać, także to fajnie, że mówi, że ja napisałem. Podobno będzie tylko w teatrze ten odcinek, będzie to tak, faktycznie to jest spektakl, nie będziemy mogli zobaczyć tego w telewizji. Tak, to jest tylko dla widzów, którzy przyjdą do teatru szóste piętro w Warszawie. Podoba mi się pomysł loży szyderców. No, tacy się zawsze przydawali, którzy coś złośliwego powiedzieli. To się zawsze przydadzą tacy. To życzymy powodzenia z teatralną wersją Szkiełka. Bardzo dziękuję. A czy jest możliwość pozdrowienia mieszkańców Michałowic w Szkiełku telewizyjnym? Teraz, tu? No bo my jesteśmy w jakiejś formie telewizyjnej, prawda? Także to bardzo chętnie pozdrawiam mieszkańców Michałowic. Patrząc prosto w obiektyw. Serdecznie pozdrawiam. To dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Mamy swoje Szkiełko.